No i dzięki Wam, dzięki nam wszystkim. Mam ogromną, ogromną przyjemność i rozprzestrzeniający się oddech powitać dzisiaj naszego gościa, którego już znacie, Olgę Milajewę. Witaj, Olga. Witaj Joanno, witam wszystkich, kto do nas przyłączy się po nasz słuch. Ten cudowny, piękny, wiosenny dzień, początek wiosny. Olga, my się spotykamy zawsze we właściwym czasie, we właściwym momencie, w którym pewne zostały takie nakumulowanie się pewnych tematów, które dotyczą nas wszystkich. I dzisiaj bardzo bym chciała, żebyśmy troszeczkę weszły w kilka takich tematów. Będziemy między innymi mówiły o atakach energetycznych i jak sobie poradzić. Takie pierwsze moje pytanie na dzisiaj to jest, jak sobie być sobą w obliczu tego wszystkiego, co się ludziom przytrafia, czyli konflikt, presja, 13 tysięcy rzeczy, które wyskakują nagle, trzeba szybko reagować, pretensje, jakieś konflikty, brak tej asertywności w wyznaczaniu czasu sobie, innym. Jak być sobą w tym wszystkim? Z jednej strony dość obszerne pytania zadajesz, ale odpowiedź, jak być sobą, tak naprawdę jest w tym stanie, który sobie odkryjesz, jako odpowiedź bycia sobą. Kiedy już jesteś sobą, a to jest dość długa droga, ponieważ nauczenie z dzieciństwa być, jak ktoś oczekuje od nas i czy rodzice, czy wychowawcy, czy nawet rodzice twoich rodziców, czy twoje otoczenia, czy socjalny obszar, w którym urodziłeś się, tak, czy tych oczekiwań bardzo dużo, które stwarzają presję na tobie i czujesz się stłamszony, nieodpowiednią osobą się czujesz, w tym systemie wymagań, oczekiwań, nie wiesz, kim jesteś w stosunku do nich, bo na pewno nie jesteś tymi oczekiwaniami innych, które narzucają tobie. Tak nawet jak dziecku, które uczą pisania, wyrażenia, rozmowy, oczekują grzeczności, oczekują precyzyjności, wyrażenia czegoś jasno. I oczekują być tym, kim uczą ich być. Ale nikt nie stwarza warunku, który dziecko odkryje, poczuje, że w tych warunkach on może jak roślina, jak nasionko w odpowiednich warunkach wyrosnąć. Kiedy słońce, woda, kiedy ziemia odpowiednio nagrzana, wykiełkować się, rozwinąć się i później dać płony tego, co ty zasiałeś. No, o tych płonach właśnie jest. Tak jak oczekiwanie innych, każdy z nas jest zainfekowany i każdy z nas, my zeszłym razem na spotkaniu z tobą w rozmowie rozmawiałyśmy o presji, nie czyń presji na sobie. Bo później tak zwana presja oczekiwania czegoś, vice versa zawsze później jest, tylko energii na przykład, no na przykład partner mówi, na przykład, prosta rzecz. Posłuchaj, jestem teraz chwilowo zajęty, ale za godzinę będziemy chcieć jeść, zrób coś tam, przeszykuj, a później ja do ciebie dołączę się. Ale partner jest zawiedziony, że nie udzielasz jemu dostatecznej uwagi i on pozwala, no przecież trzeba być sobą, być mężczyzną na przykład, mówię, nie, nie będę czyścić tej marchewki, nie będzie stawiać garnek z wodą na płytę i w ogóle cały dzień jesteś w swoim gabinecie zajęta i nie mam zamiaru będąc tobą, ciągle się czuć sam. No dobrze, jeśli w taki sposób on to wyrazi, to jeszcze pokojowy sposób. A może być ostro, po męsku reagowanie, powiedzmy macho,
Po męsku zostaje ci wtedy, na przykład kobieta czuje się kobietę nie swoją, jak można było tak potraktować, przecież ja pracuję, jestem zajęta, a przecież to nasze wspólne i tu już zaczyna się coś wspólnego tworzyć, wspólny obiad i raptem już na tyle nawarstwionych emocji uzbierało się, że tak naprawdę to nie wy jesteście ze sobą, które spragnione siebie, a są te energie, emocje, które każdą chwilę gdzieś tam jak łupinki odskakują, jak igły, które wyskakują i niestety zaczynają świadomie albo nieświadomie, najczęściej nieświadomie dziurawić pole partnera. I wtedy tak naprawdę już jesteście dwoje przedziurawione, bo ktoś komuś uwagi nie zwrócił, ktoś nie wyartykułował wprost, kochanie, zgniłam się za tobą. Cały dzień byłam zajęta. Czy spędzimy za godzinę czas razem? Zostawimy telefony, będziemy tylko razem. Nie chodzi, żeby tak, w taki sposób werbalizować. Chodzi o energię, o wibrację głosu. To może być nawet to samo, zrób tam coś, a ja dołączę się do ciebie, ale ma być ta energia, którą ty w sobie masz do siebie. Jak tej energii ty nie poczujesz, nie odkryjesz, nie odtworzysz bramki takiej rzeczywistości w sobie, a jeszcze lęki albo stare igły, którym na przykład czy rodzice, czy znajomi, czy na przykład ktoś, kto przy tobie poczuł się urażony tym, że ty nie spełniłeś, czy nie spełniłeś oczekiwań, to na tą energię z dalekiej, głębokiej przeszłości wyrzucasz na partnera albo partner na ciebie. I cała sztuka i właśnie praca nad sobą, praca nad oczyszczeniem swojej przestrzeni wewnętrznej polega na tym, żeby dać z tego sprawę, że jak mało nas jest nas dla siebie, jak dużo nas jest przestrzeni zaśmieconej, nieogarniętej, nieoczyszczonej w naszej wrażliwej naturze, bo mężczyźni też wrażliwi, oni nazywają się mężczyznami, są mężczyznami płciowo, mężczyźni, kobiety, ale każdy z nas ma to, jak lewą, prawą rękę, nogę, oczy, uszy, to my mamy sobie pierwiastek męski, który płynie po prawej stronie i żeński, który płynie po stronie serca. I całe zadania, cała sztuka polega na uruchomieniem tych wibracji, żeby powstał taki warkoczyk, tak jak w tańcu te ruchy partnerskie, tańcu, oni po prostu w rytmie muzyki, kiedy nasza energia przez naszą osobowość, przez nasz umysł, przez naszą psychę zostały zauważone, że coś jest tam nie tak i my angażujemy się w pracę nad sobą, nad uwolnieniem swego wewnętrznego pola tego, co zaśmiecało, a to jest dobry czas, w którym my jesteśmy i to intensywny czas uwolnienia, dlatego czujemy czasami przemoc prostym jakimś spojrzeniu, dźwięku, ruchu, prośbie, czujemy, że jakby ktoś chce zdominować nas. Nie, kochani, to dominacja, wszystkie te elementy, pod którymi była zdominowana nasza pierwotna energia, była zaniedbana, niezauważona, ona zaczyna kiełkować się. I nieważne, ile masz lat, ważne, że to jest ten czas, w którym to się dzieje. Bez świadomości tego, że to wszystko, z czym my kłócimy się, co kłóci się nas z nami, z czym kłóci się nasz umysł, to po prostu ten śmietnik, który już brzydko pachnie, który już przyszła pora zauważyć, bo nie pasuje tobie ten zapach, zaniedbuje, ta przestrzeń już jest zanieczyszczona,
że tobie ciasno nawet jest w sobie ze sobą i ty chcesz otworzyć okna, framugi okienicy i puścić trochę światło, to sama nasza wewnętrzna natura teraz potrzebuje otwarcia, otworzyć się na to słońce, żeby nasionko, które my dostawały, nasionko życia, które my dostały jako w strefie materialnej, w łonie matki, żeby tam zakiełkowała ta twoja energia duchowa, ta twoja matryca duchowa. Ale w związku z tym, kiedy my przebywamy w łonie swoich matek, dziecko otrzymuje całą wibrację o świecie, informację o świecie zewnętrznym. I my rodzimy się już, posiadając tą moc, która wspiera nasz proces dla życia, samożycie i informacje. I czasami nawet dziecko, kiedy rodzi się, on już ma sprzeciw, że on nie zgadza się na takie coś. Mm-hmm. I ono już rodzi się z wewnętrznym czuciem, ono jeszcze nie wie, ale z potrzebą oddalić, oczyścić, zmienić, transformować. Później jak dorastamy, uświadamiamy sobie ten proces, że my urodzone dlatego, żeby być innymi. A zobaczcie, w dzieciństwie, kiedy nas gnębią, presja, że masz być takim, zakładają, że inności my nie zniesiemy. Nie wolno tu być innym. A właśnie. Możemy zwolnić, bo podałaś przykład problemu komunikacyjnego już na samym początku, czyli nieumiejętności jeszcze tego, żeby ludzie komunikowali z serca, tak jak powiedziałaś, bo to jest intencja. Jest inna intencja właśnie, jak to z serca jest, proszę, pobądź ze mną, chcę z tobą spędzić czas, a inna intencja jak, bo ty nigdy, bo ty coś tam, tak? Czyli oskarżenia. I to jest pierwsza... Emocje, tak, to jest tym, to czym byłem zraniony. Punkt, z czym stykamy się w życiu, że ludzie nie potrafią powiedzieć do nas, czy może my też nie potrafimy, bo to zależy też, każdy sobie to przełoży na swoje przypadki, komunikacji właśnie konstruktywnej i wyrażającej potrzebę, co oczywiście wymaga znajomości siebie, bo jeśli ja nie wiem, czego potrzebuję, to będę mieć pretensje, do końca nie będę wiedzieć o co, ale na wszelki wypadek oskarżę kogoś, że coś mi, żeby prawda, zapewnić sobie bezpieczeństwo, tak, że mogę powiedzieć, jeśli jestem świadoma, mogę powiedzieć: Olga, proszę, spędź ze mną czas. Ale nie będąc świadoma, będę miała pretensje. A czemu ty do mnie nie dzwonisz? A dlaczego ty nie możesz? Prawda? Takie... To zależy na... już daję odpowiedź. Przepraszam, że przerwałam. A odpowiedź, to zależy, na jakim poziomie my komunikujemy się. Czy na poziomie emocji, czy na poziomie umysłu, czy na poziomie serca. Dokładnie. Ale dlatego tak jest ważna praca nad sobą, ze sobą, zrozumieć siebie, swoje potrzeby i poczuć się, że ty pracujesz nad swoimi zranieniami, ponieważ zranień każdy z nas ma olbrzymią ilość. My już jakby w kufru, w którym urodziłyśmy, no nasze ciało to jakby statek dla życia naszej duszy, ale nasze ciało w neuronach, gdzieś tam nasza komórka, już jest w naszych genach, jest informacja, jak bywa trudno w tym życiu, ale duch mówi: nie, to nieprawda. Możesz żyć w radości, możesz cieszyć się, możesz inaczej to robić, ale program w dzieciństwie, nawet kiedy w dzieciństwie bardzo kwitnące było i były życzliwe warunki, nawet mogą być takie szklarne warunki, to i tak jest zagrożenie, czy nie będzie raptem czegoś, czy wojna nie przyjdzie, czy zawierucha, czy wiatr, czy zima długo nie zaczyna się, czy na przykład zbiorę płony, bo zima szybko przyjdzie. I te stany też nas tam w środku jest. To nasze zadanie właśnie, z jakiego poziomu. Dlatego tak istotnym jest zintegrować się ze sobą. Zrozumieć swój umysł, zrozumieć i zobaczyć, dlaczego ja tak myślę.
poczuć też nawyki emocjonalnych reakcji. Możliwe, partner reaguje tak, bo w domu tak było, że mężczyzna nie jest do tego, żeby kobieta im rządziła, albo to tu nie chodzi, nawet w nas tam w środku mogą być coś nam nie odpowiadać, że ktoś nie otworzy przed tobą drzwi, albo umówienie na spotkania, a ja drugi raz dzwonię, a pani nie odbiera słuchawki, jak ona może. I tutaj już zaczyna się napięcie, albo obiecałeś, nie wykonałeś, a to życie bieżące, coś wydarzyło się, ale interpretacja idzie pod wpływem sytuacji czy projekcji, który już w tobie włożony. My rzucamy cień na czystą relację, która tylko tworzy się, i rozróżnić, i zobaczyć, dostrzec, żeby zmienić to, co projektuje, to, co nie jest mną, tobą, no po to jest ta praca nad sobą, bo jak mówimy, puść trochę światła, rozjaśnij swoje cieni, poczyść okna, duszy swojej, żeby mógł patrzeć nie tylko przez schematy lękowe, bo przecież lękowe schematy, wszystko, że nie byłam akceptowana. I możliwe są właśnie te schematy, że nie jestem akceptowana, wniosek, który dziecko robi jako człowieczek dorastaje, osobowość dorastająca, że nie jestem ważny, nie słyszę, nie słucha, nie rozumie, nie ma czasu, dlatego żeby ja może zacinając, ale chcę coś powiedzieć, a ty nie masz czasu i nawet kończysz zdanie. Rodzice często tak robiły, czy tam osoba, która ma problem, jąka się, starałem się za niego dokończyć zdania, jeszcze więcej wprowadzając jego w taki stan niepewności. Bo on nie czuje się ważny, a on może jego jąkania po to, żeby ludzie wycieszyły się koło niego i spróbowały dać mu przestrzeń na wyrażenie, życzliwą przestrzeń. Wiesz, ja to teraz, jak mówisz, rozróżniam na dwa rodzaje, bo tutaj na tym kanale ja myślę, że większość tych, którzy nas oglądają, komunikują się już, bo to jest absolutnie numer jeden, żebyśmy się komunikowali z pozycji potrzeby, czego ja potrzebuję, wyrażenia. Jeśli mamy świadomość tego, czego potrzebujemy, możemy poprosić o to. Tam nie będzie nigdy pretensji, bo będzie wyrażenie z potrzeby. Podkreślam to, ile mogę, słuchajcie, wszyscy powtarzam to, ile mogę. Komunikujmy się z pozycji potrzeby. Potrzebuję tego i tego. Czy mógłbyś, czy możesz, czy mogłabyś? To inaczej zupełnie brzmi. To jest numer jeden absolutny. A teraz zakładając, bo widzisz, tutaj wyłania się kolejne pytanie, zakładając, że my już to wiemy, my się tak komunikujemy ze światem, życzliwością, z życzliwością i z pytaniem, czy możesz, to teraz jak poradzić sobie z tymi, którzy tak się z nami nie komunikują? Gdzie my już to robimy do innych, potrzebuję z tobą pobyć, potrzebuję, żebyś coś zrobił, zrobiła, czy mogłabyś, prawda? Ale kiedy ktoś właśnie nie komunikuje się z nami w ten sposób, tylko mówi zupełnie właśnie z pozycji pretensji. A bo ty nigdy, dlaczego ty nie odbierasz, a co tam robisz, trudno się umówić z tobą. Jak sobie poradzić z takimi rzeczami? No osobiście ja, kiedy nawet słyszę twoje pytanie, ja go rozumiem, ale dla mnie ono tak jakby w tej przestrzeni nie istnieje, ponieważ dla mnie już najważniejszym jest pytanie, czy ja znam swoje potrzeby i czy spełniam swoje potrzeby, co ja robię dla siebie. I kiedy ja jestem w tej energii, ja wiem, co ja robię dla siebie, to ja pytam u kogoś, czy mógłbyś. Kiedy on nie zrobi,
kiedyś też normalne, denerwowałeś się, że ty nie szanujesz, ty nie słyszysz. A później zaczęłam doświadczać, że tak naprawdę na dobrze mi wyszło, że ktoś tego nie zrobił, ponieważ ono było absolutnie, jak czas pokazał, niekoniecznym. I nieważnym. Po prostu chciałam, żeby przez zrobienie ktoś zwrócił na uwagę, był dla mnie miłym. Z bliskich mam na myśli, żeby potwierdził gdzieś moje pytanie, albo może też zobaczyć taką postawę w sobie, że na przykład ja tyle tobie uwagi zwróciłam, dałam, tyle czasu poświęciłam, a ty nie odzywasz się do mnie jakiś czas i nawet nie informujesz, co tam u ciebie, a nie jesteś dla mnie obojętny. I umiejętność, kiedy na przykład zobaczyć już ten stan w sobie, prawdziwy stan, dlaczego? Bo chcesz wiedzieć, bo w sercu nadal ktoś zajmuje, ty w swoim sercu, swoim uczuciu, które masz też do siebie, bo tutaj ty możesz dać innym to, co czujesz do siebie. Kiedy do siebie nie masz ciepła, nie masz energii, takiego zrozumienia, nie masz potrzeby karcić siebie, to nigdy nie narażysz siebie na ból, że ktoś tobie tam wyrzuci, narzuci na ciebie jakieś poczucie winy, ponieważ ja nie jestem zobowiązana, ale ja to w sobie czuję, że ja nie jestem w obowiązku, ale kiedy ja chcę, dla mnie sprawia to ogromną przyjemność. Mi będzie przykro, kiedy ta przyjemność, która była dla mnie przyjemnością, nie sprawiła takiej przyjemności dla ciebie, ale ja to zauważę, ale kiedy to było dla mnie przyjemne, to ja nie poczuję się dotknięta, obrażona. Ja będę w stanie tego miłowania, tego stanu komfortu, który ja czułam, kiedy tworzyłam, albo kiedy zadawałam pytania, nawet kiedy złoszczę się, czy tam denerwuje mnie to coś, ktoś, nie mówię tylko osobiście, teraz o sobie w żadnym wypadku, ale w jakimś momencie było powiedziane, to zauważam tak naprawdę ten stan w sobie i później do niego wracam, bo nie zawsze można w tej chwili wrócić, chociaż można przez oddech, oddech, który ty, albo oddech, który, na który ty zwrócisz uwagę, jak ja oddycham, czy ja oddycham z głębi swego pępka, z głębi jamy brzusznej. I kiedy ja teraz sama zwróciłam uwagę, to jest takie wyciszenie. Wtedy jesteś w takiej spokojniejszej stanie bycia. Życie jest zewnętrzne, ma zewnętrzny czynnik, materia, w którym jesteśmy, tam męski prywiastek i ten wewnętrzny. To jest ta kobieca, żeńska energia. Ciepła, wrażliwa, miłująca, uzdrowicielska. Tak, Olga, mogę, bo odpowiedziałaś już na kolejne pytanie właściwie. Nie zauważyłam, ale dziękuję. Tak, odpowiedziałaś na kolejne pytanie dla wszystkich tych, którzy właśnie czują, że mają pretensje. Odpowiedziałaś dokładnie, jak to zrobić, żeby zauważyć to w sobie, żeby po prostu w sobie to zintegrować. I nie ma sensu już tego tutaj nawet powtarzać przeze mnie, bo fantastycznie to zrobiłaś. Ale jak już odróżnimy to, bo wiem, że są tacy, którzy są jakby na co dzień w komórkach tak zwanych rodzinnych z kimś. Jest inaczej, kiedy spotykamy się na gruncie zawodowym z kimś. Możemy nie odebrać telefonu, możemy, no jest inaczej, a jest też inaczej, kiedy ktoś z kimś na przykład mieszka. I dla tych par, dla ludzi, którzy razem mieszkają, już odpowiedziałaś, ten, kto chce mieć pretensje, jak to zrobić, żeby poluzować to, zintegrować, ale co, jak sobie poradzić z tym partnerem, partnerką, która bądź który
właśnie ma pretensje. Jesteśmy na przykład w jakimś ważnym procesie, czy pracujemy w domu, bo niektórzy też pracują z domu. Stąd te rozwody podczas naszej wielkiej demii 2020 był ogromny przyrost rozwodów, bo te pary pozostawały ze sobą w domach i potem się okazało, że nie są w stanie ze sobą być, że to nie jest problem być w związku małżeńskim i spotykać się w weekendy. Problem się pojawia w życiu razem, w takim pragmatycznym podejściu do spraw na co dzień i tam się pojawia najwięcej pretensji, gdzie nie można powiedzieć komuś, oddzwonię do ciebie jutro, bo ten ktoś właśnie tak być jest. Może... My potrzebujemy przestrzeni dla siebie. My bardzo czujące osoby, my czujemy energię, stany, nawet ktoś milczy, ale on przebywa jakieś procesy w nim zachodzą. Kobiety i mężczyźni z więcej rozwiniętą kobiecą energią, z większą powiedzmy z wyczuciem, oni wyczuwają, co czuje inny. Ale niestety bierze to do siebie, że to w stosunku do niego. Trzeba umieć rozróżnić, że każdy ma te pole życia dla siebie i wszystko, co się dzieje w nas, ma stosunek do nas. Dajmy z tego sprawę, nawet kiedy ktoś ci zrani, był niesprawiedliwy, bo ty nie jesteś takim, jak on na przykład w gniewie, czy ona, czy twoja nawet przyjaciółka, czy przyjaciel, czy pracodawca, czy ktokolwiek. No, może ten proces odbywać się w środku, że twoja myśl kłóci się z tobą. No i tu co tu zrobisz? Dopóki nie pojawi się jakiś stan, który porządkuje te stany, bo te myśli to na skutek też pewnych stanów, które zaistniały, które nie zostały jak łupinki uwolnione albo stare zaschłe błoto pod obcasem pamięć podświadomości była bardzo mocna i ona uruchamia się i zaczyna kogoś atakować, że nie rozmawiasz ze mną, jesteś zamknięty. No a osoba może myśli, co dalej ze sobą zrobić, albo szuka czegoś i potrzebuje dla siebie wyciszenia. My zbytnio blisko siebie, to tak jak zwierzaki blisko siebie, czy zwierzaki, które na polu dostają bardzo sporo tych intruzów, kleszczy czy pchy przeskakują, to wszystkie te odpady przenikają w pole, bo już za ciasno na przykład albo ktoś nie chce używać i widzi, czym on jest zainfekowany, jest zatruty. Ale inna osoba czuje w środku tą energię, która na przykład przy byciu w izolacji człowiek zaczyna czyścić się. Dlatego takie istotne jest odosobnienie, bo tam duże procesy odbywają się, a tutaj razem. Tak. I przeskakują pewne stany i my tak naprawdę kłócimy się odpadami, które z nas wychodzą. Czy emocjonalne, może fizyczne jakieś niedoskonałości. My nie jesteśmy doskonałe w swojej doskonałości. Nie musimy ciągle walczyć o swoją niedoskonałość, tylko zauważmy to, kim jesteśmy tak naprawdę sami dla siebie. No, trzeba uznać, że umysł nie jest doskonały, chociaż jest po prostu genialny i naukowcy do tej pory nie odkryły wszystkich możliwości, na pewno to jeszcze potrwa, ale kiedy my medytujemy, uwalniamy napięcie, presję na nasz mózg, to otwierają się nowe ścieżki neuronowe, nowe przestrzenie, nowe komórki, inaczej zaczynamy myśleć, reagować, dostrzegać. Jesteśmy po prostu takie kochani dla siebie. Tam, w środku. Czujemy tą miłość, bo czasami
Najczęściej nie czujemy i mówimy, jeszcze chcemy, jeszcze chcemy, jeszcze daj, a nie okazujesz mi żadnych uczuć, a nie dałeś mi, a nie wyraziłeś, a nawet nie otworzyłeś drzwi, a nie zapytałeś, jak ja się czuję, ciągle ja cię słucham, co tam u ciebie się dzieje, u ciebie nawet nie ma potrzeby zapytać, jak się czujesz. I w ogóle 1,5 godziny wygadasz się i sobie później mówisz, no dobra, to pa. Do następnego razu, kiedy nazbiera się u mnie, to ja przyjdę tobie, wygadam się. I koleżanka przychodzi później po tygodniu, bo znowu tam nazbierały się. To ty nie powiesz, kochana, mimo że odezwałaś się, na pewno coś u ciebie tam zaczyna się dziać, ale niestety jestem zupełnie w innym punkcie potrzeb, nawet tego nie mówisz, ale świadoma jesteś, że jesteś i mówisz z miłością, nie, nie spotkam się dzisiaj z tobą, a co tam, ale ty już w innej energii, ty już jesteś w innej płucy, nie dlatego, że ty negujesz jej, ale czujesz, że ona nie rezonuje z tobą na tym momencie, albo może być, że ona razem zarezonuje z twoim stanem, ty ją nie odpychasz, tylko ona poczuwa, że jest odpychnięta. Dokładnie. Jak to samo zrobić w relacji, kiedy ludzie ze sobą mieszkają? Kiedy mieszkają i na przykład żona od tego męża, no on ma ten, na przykład żon, dajmy na przykładach najlepiej, bo to wtedy będzie lepiej właśnie operować na przykładach. To się też dzieje przy dzieciach, z dziećmi. Są takie domy w Polsce, rodziny, gdzie na przykład też i z teściami rodziny całe mieszkają i tam no dużo różnych ciekawych bardzo rzeczy się dzieje, ale żeby nie wszystkich naraz, czyli tak. Numer dwa, który powiedziałaś, taki mega, mega, ja tylko podkreślam, to jest, żeby każdy brał czas dla siebie w izolacji. Każdy potrzebuje innego czasu. Tak, wszędzie siebie. Znaleźć tą przestrzeń dla siebie. Może być kącik, może być spacer, gdzie ty pooddychasz i wrócisz do swojej przestrzeni, ale poczujesz oddychać. Czy kiedy idziesz nawet do snu, do łóżka, nie musisz iść z napięciem, bo twój partner na przykład będzie od ciebie potrzebować bliskości, wymagać rozładowania przez jakieś fizyczne, przez bliskość. Możesz powiedzieć, kochany jesteś, ucałować jego, ale teraz czas dla ciebie. Potrzebuję dla siebie trochę czasu, bo napięta jestem, ale żeby kochać się, my musimy być odprężone. No nie musimy. My tylko, kiedy jesteśmy wyluzowane, kiedy nie jesteś, to po prostu mówisz o tym. Jestem napięta, nie wiem, co na mnie dzisiaj, co przytrafiło się, chcę z tym uporać się, chcę troszeczkę posiedzieć, podychać albo posłuchać, pobyć, pospacerować, spotkać się z kimś. No najlepiej, jeśli ze sobą. I spotkać się tak, że postawić naprzeciwko na przykład ten stan, aspekt siebie, który źle się czuje, jest drażliwy na przykład. Bo kiedy jesteś w drażliwości, to wielu rzeczy może wydarzyć się niezbyt przyjającej bliskości. Wtedy sami sobie powiedzieć, uznać, że jesteś napięta i wtedy już uznania tego stanu robię to, że inne stany również w tobie, które odpowiedzialne, które jest w twojej pamięci komórkowej, stany odprężenia, rozluźnienia, uważności, potrzeby uważności, jako wibracje odreagują i ty możesz w sekundzie już rozluźnić się. Od teraz na przykład jest taka energia. Sekundę rozluźnić się. To wydarzy się tam w środku. Ponieważ my jako ludzie, którzy dbamy o egzystencję, o życie, o dzieci, o rodzinę, to jest aspekt, czy to kobiety, czy mężczyźni, taki zadaniowy. Musi to być zrobione, ma być zapewnione, ma być zorganizowane, ma być. I dlatego, żeby to było, ty potrzebujesz ulokowania energii swojej.
I kiedy ty lokujesz tam na przykład złość, to jest męska energia, nie dlatego, że mężczyźni źli, nie. To jest coś, z czym nie jesteś, coś, co nie opanował, ale nie przyznałeś, że czegoś nie zrobiłeś dla siebie samego. Mhm. I kiedy życie wymaga zrobić, to ty podchodzisz z rozdrażnieniem. Ty już nie tworzysz. Ty już nie masz nawet energii na tworzenie. Tam jest energia niszczenia, bo czujesz się, że nie chcesz czegoś. Dopóki ty w sobie nie stransformował, nie uznał, nie zauważył, no niestety będziesz napotykać się i pytać, czy tam u innych, czy nawet zadawać pytania to sobie, ale nie odzyskiwać odpowiedzi, bo te pytania czysto mentalne, a mentalność twoja nie jest rozluźniona i nie ma nowej energii, świeżej energii, żeby spłynęła odpowiedź na pytanie, które na bieżąco wynika. Genialne pytanie, tak jakby jabłko ci spadło z drzewa, owoc ci spadł i ty raptem zakrzyczę, rozumiem, wiem. Olga, dotykamy bardzo, bardzo głębokiego problemu, bo fajnie. Punkt drugi, pójść, znaleźć swoją przestrzeń, żeby zobaczyć te nieprzyjemne, drażniące uczucia. I teraz które pytanie... Tobie. Nie w nim, w tobie. Tak, w sobie. Natomiast... Tutaj dotykamy niesamowite, widzisz, takie dzisiaj mega pytania ci zadaję, dlatego że tak bardzo wiele, jeszcze i ty te sesje wykonujesz z ludźmi, ja też mam sporo sesji i widać, że ludzie naprawdę szukają, naprawdę idą w tą ciszę, ci bardziej świadomi już szukają tej ciszy, wszystko pięknie, ale... Oni już tutaj nie przerwanie, tak? To dopełnienia, oni już ją mają. Tak, już ją mają. Ale też jest taki moment, że czasami ludzie chodzą latami jeszcze na przykład z energiami zranienia, potwornego zranienia i niemożności odpuszczenia tego na przykład, co zrobił im partner, który gdzieś tam jeszcze jest w przestrzeni, może już się rozwiodły te kobiety, może jeszcze coś tam przeżywają, ale nie mogą wejść w nowe związki, ponieważ jeszcze jak pozwolić w tej ciszy, i też chodzą po różnych też właśnie specjalistach, jak pozwolić w tej ciszy odejść tym energią złości, może nienawiści, może niemożności przebaczenia, rozczarowania tym partnerem, tego, co się wydarzyło w domu, może z rodowych rzeczy, że nawet wiesz, jak się pracuje na rodach, to też jest taki moment, że ktoś mówi, ja dzisiaj jeszcze nie mogę pozwolić, nienawidzę to kogoś tam z przeszłości, nie wiem, wujka, cioci, jak kogoś tam, nie? I nie mogą tego jeszcze odpuścić. Wiedzą, że powinny, wiedzą, że to ich wyzwoli, ale jeszcze nie wiedzą, jak to zrobić. Jak pozwolić tym bardzo negatywnym, toksycznym emocjom, które są w nas, odejść, zneutralizować. Utrzymujesz, uświadomisz sobie, że utrzymujesz ich, oni pojęcia nie mają, oni mogą już nie żyć. Oni już mogą być w Australii, albo w Afryce, albo w Nowej Zelandii, albo Portugalii, albo w Islandii, albo w ogóle, nie wiesz gdzie. A nadal oni w tobie siedzą. Uświadomienie tego, że nie ma ciebie dla siebie na tym etapie, na którym jesteś. Uświadomienie sobie, że oddajesz dużo znaczenia żalu, który po rozstaniu został w tobie i nawet kiedy na chwilę, może być nawet na pół roku, może nawet na tydzień, o tym nie pamiętasz, a może raptem teraz, to doświadczenie może dotknąć do ciebie, że ty nie musisz ich utrzymywać sobie, bo oni nie żyją, a ty nadal ich energią korzystasz. I ciebie to naprawdę, i ich nie ma, a tak naprawdę to ciebie dla siebie nie ma. Uświadomienie tego bardzo dużo daje. My w ogóle trzeba nam zrozumieć, czym jest
stan bycia świadomym, mieć tą świadomość siebie, szanować i doświadczyć bardzo ważnego stanu, że tym, kim jesteś, to jesteś bezpieczny. Tym, z kim jesteś, będąc ze sobą, jesteś bezpieczny. Wtedy potrafimy znaleźć miejsce w sobie, przez dzięki też oddechowi. No, dla mnie to jest istotne, bo z duchowością tylko oddech u mnie wiąże się i zmiana wibracji przez oddech płynie. Odprowadzamy, jak ty powiedziałaś, czy może to być, odprowadzamy stare struktury, które niszczą, które gdzieś zatrzymują się, ugrzęzły w naszej psychice, w naszej pamięci, w naszej nieświadomości i nas już, i nam już zostaje wtedy mało energii na tworzenie nowej ery, nowych siebie. Teraz nowa era powstała, nowe ja. I ty musisz zobaczyć wszystkie te blokady, doświadczyć, nawet wziąć czystą kartkę i bez przymusu, a z taką łatwością napisać, co ci przyjdzie teraz na pamięć, wydarzenia, sytuacje, bardzo drobne. Może ktoś ci piaskownicy zranił, uderzył, powiedział na przykład o tobie jakieś śmieszne na teraz słowo, wydarzenie, ale jak dziecko już wtedy zamknęło się, na przykład mama powiedziała, żeby nikomu nie dawać tego, bo żeby tobie coś nie dać, bo popsujesz. Nie wolno tobie bawić się, powiedziała mama, bo ty nigdy nie odkładasz na miejsce, możesz patrzeć. Nie mogę jeszcze. I tu już zakładają się pewne ograniczenia, które wrosły w strukturę naszych etapów życia w środku nas i nam trzeba zanurzyć się. Proszę, to jest proste, no przynajmniej w wielu wypadkach, a praktykuję 35 lat i to działa. Lekko, tak na przykład jakiś dzień, wieczór, ranek albo w łóżku, czy też oglądasz, weź sobie, połóż koło siebie karteczkę. Nie zmuszę siebie teraz to robić, ale niech długopis leży, karteczka leży, książkę, żeby podstawić, podłożyć pod kartkę, nawet jak ty w łóżku przy poduszce i napisz, przypomnij sobie, może nawet nie pamiętasz ani imienia, a raptem nawet teraz, w tej chwili, w tej sekundzie wyskoczy z wewnątrz, jakiś obraz, pamięć. Kiedy na przykład kuzyn ci powiedział coś, albo powiedział, nie, to mnie kocha moja babcia, a ciebie nie kocha. I ty go zaczęła rywalizować. No jak? Jak? No przecież ja wiedziałam, że ona mnie kocha, dlaczego ty mówisz, że nie? A on zaczyna z tobą bawić się, bo nie. A powiedz mu, a wiesz, a mi nie zależy, co ty myślisz. Tak. Dla mnie ważne, że ja czuję miłość tą, ale powiedz to teraz i ty zobaczysz, jak to spłynie. Już do tego nigdy nie wrócisz. I to nie będzie wracało w innych strukturach, kiedy dostrzegasz, że ktoś nie zwraca na ciebie uwagę, to ty nie musisz być tak w centrum, starać się, przypodobać się, żeby być centrum uwagi. I zauważysz w sobie również, co z przeszłości do ciebie przemawia, nawet nie ubiera się w słowo, a w jakieś zachowania twoje, które, ojejku, jak ockniesz się, to aż, jejku, a tego nie zauważyłam, myślałam, że to ma stosunek do tej osoby. Wow, i to jest to wow, to i prysk. Puszcza wtedy. Puszcza. I trójeczka, świetnie. Dla wszystkich, dla nas. Trójeczka. Ja dzisiaj, wiesz co, troszeczkę podsumowuję, dlatego że jest bardzo dużo programów i co ja słyszę od słuchaczy naszych, że jest bardzo, bardzo dużo wszystkich informacji w internecie, ale ludzie czasami przesłuchują i też nie pamiętają potem, o czym było. Gdyby zapytać, niektórzy nie pamiętają. I takie podsumowanie, o czym mówimy, że podajemy takie momenty, słowa, klucze wejścia w to, żeby było łatwiej, żeby była ta pamięć tego najważniejszego. Dlatego to jest ta jedynka, to jest, że mówimy z potrzeby,
komunikacja z potrzeby, dwójka, dlatego tak piszę, zapisuję sobie, to jest to, że każdy z nas potrzebuje przestrzeni wewnętrznej, żeby dostrzec. I teraz trójka, z tego co mówisz, wynika bardzo ładna trójeczka, czyli pozwolenie odejść poprzez uświadomienie sobie, poprzez zrozumienie, spojrzenie na sytuację z przeszłości i zrozumienie. I to jest to, że samo spojrzenie na tą sytuację w przeszłości. I samo... Czyli już nie ma tam. Dokładnie. A kim jesteś tutaj? Mhm. I to jest ta otrutka. No. Tak. I pokazujesz w ten sposób też bardzo dużo, jak wygląda praca z tobą. Pewne rzeczy wyglądają bardzo podobnie to, co ja robię z procesem, z tym shapeshiftingiem, bo powiedziałaś, żeby postawić tą esencję, tą rolę rozdrażnioną przed sobą, żeby zobaczyć, żeby spojrzeć na tą rolę rozdrażnionej czy złej na kogoś, a żeby móc przyjrzeć się temu, utulić i to wtedy poprzez zrozumienie i spojrzenie znika. I to wtedy rzeczywiście jest lekko. Nie oceniać. Tak. Nie oceniać. Bo rozumiesz, że wtedy, kiedy na przykład kuzyn mówił, a nie lubię, a ja jestem lepszy. Tak. A ja to mama, ty nie masz. Tak. I to zostało wtedy. Mhm. I wtedy jest ta struktura. Boże, ja nigdy nie udowodnię, że ja mam. O mnie nie słyszą, tylko słyszę siebie. Tak. I taka malutka, z dzieciństwa sytuacja. No przykro, ale nie miałeś racji. A wiesz, w czym jest racja? Że i ty masz, i ja mam. Mhm. Ale co czujesz, że masz, to już zależy od ciebie, od twojego życia, od twojego procesu głębi, prawdziwej, uczciwej, no może nie pracy, a nad odnalezieniem siebie. Dla mnie odnalezienie to tak jakby nurkujesz do siebie i wszystko, co nie jest tobą, wyczyszczasz z tej przestrzeni swojej. Ojejku, to jest to. Matko jedyna, to jest ta perła, to jest ten szlachetny kamień, to jest to, co ja wiem, że to jest tym, to dla mnie. I ten stan tej radości, tej... Boże, znalazłam, ale tak naprawdę ty czujesz, ponieważ my wszyscy ludzie zablokowani byłyśmy na czucie siebie, my łatwiej poczuć innych albo być grzesznym, żeby zrozumieć, co inni czują, a w ogóle nic nie rozumiesz tego, co oni od ciebie chcą. Dzieci nie rozumieją, czego ty chcesz, bo nie ma czucia, nie ma przekazu, a dzieci czujące. I nie ma tego, tej tęczy, tego pomostu. Mam nadzieję, ogromną nadzieję, że po dzisiejszym programie każdemu z was będzie łatwiej wejść w swój osobisty proces i zrozumieć, ale idziemy jeszcze pułap wyżej dzisiaj. Pytanie kolejne, które tutaj też właśnie po kolei, naprawdę się staram po kolei, bo czasami też jest tak, że mówicie, że ja o czymś mówię, a potem zbaczam z tematu, dygresja i niekonkretnie jest. Staram się konkretnie, a co? Przestań stresować się, Joanna. Nie wpaść. Tak, jak będzie, tak będzie, prawda? Ale wszystko powiemy. To będzie najlepiej, kiedy... Jak? Nie sama to robię. Nie zawsze jestem w tym stanie, ale coraz... Bo wiesz, to takie bycie w obowiązku, bycie jak najlepsze. Właśnie taka presja. A najlepsze jest to presja, tak. Jesteś to odprężenie. Jest to, tak, to może być presja, natomiast tutaj ja rzeczywiście się staram, bo też lubię, jak jest konkretnie, a nie jak ktoś mówi przez tam 2 godziny i potem ja nie wiem, o czym było, tak? Więc to jest tak też trochę tak mój ukłon w stronę każdego, kto słucha, żeby miał naprawdę jasność. Też mi jakoś w jakiś sposób zależy na tej jasności, jak do siebie podejść. No ale dobra, żeby nie było presji, to jak nie będzie... Nie każdy obudzi jasność w sobie. Proszę bardzo. Żeby mogło jasno. To, co może wziąć, a odrzucić to, co nie rezonuje z nim. No dobrze, no i już zostałam tutaj wybawiona, rozgrzeszona. Dziękuję bardzo. Dobrze, jedziemy dalej. Proszę bardzo. No to może jeszcze tak troszeczkę podkręcimy sprawę i teraz
jak już wiemy to, co wiemy i mamy świadomość pewnych procesów osobistych, no to tutaj jak jeszcze nie wpaść w tą pułapkę ataku na siebie, czyli to jest takie jak nie być uległą wobec właśnie tej presji innych, że jest sobie rodzina, jest, nie wiem, mama, ma trójkę dzieci, czy ileś tam ma męża, dajmy taki przykład, ja tutaj tworzę ile mogę, żeby znowu nikt się nie odnalazł i ma presję i ona czuje presję innych, więc jest właśnie w obowiązku zazwyczaj, bo zazwyczaj to jest kobieta z jakiegoś powodu, bardziej kobiety mają ten problem niż mężczyźni, do dzieci i tutaj często łączy się to z niskim poczuciem wartości u kobiet, że ona jest zapracowana, taka matka Polka, trójka dzieci w domu, czwórka czasem, no są jeszcze takie rodziny, już teraz coraz mniej tych dzieci, takich wielodzietnych rodzin i ona czuje, że ona za mało robi. Ma całą rodzinę na głowie, pretensje męża, pretensje od dzieci i czuje, że za mało robi, no może nie wychowała dobrze tych dzieci, no i gdzieś tam pewnego dnia pojawi się pewnie u ciebie, Olga, na sesji, taka matka Polka, ale żeby w ogóle nie dopuścić do takiej sytuacji, jak nie wpaść w tę pułapkę ataku na siebie, żeby ta kobieta potencjalna nie w ogóle dostrzegła to i nie wpadała w tą pułapkę, że to z nią jest coś nie tak, żeby umiała te granice wyznaczyć. Aż nie boli, kiedy to słyszę, co mówisz. Są takie rodziny, zapewniam cię. Tak, ale dopóki nie uświadamiają swoje toksyczności tej aury w rodzinie, to nie zmienią. Będą czekać, że ktoś zmieni się, na przykład socjalna pomoc będzie większa, czy mąż się zmieni, czy oczekiwania zmienią się, czy dzieciom dorosłym za 10 lat, czy za 15, czy za 20 i coś się zmieni. I wtedy żyjemy w takim oczekiwaniu, że coś się zmieni, ale jesteśmy próżni swego wnętrza. Bo czy kobieta Polka, czy kobieta Niemka, czy kobieta z jakiegokolwiek, czy kobieta Ukrainka, no wibracje w każdym społeczeństwie naprawdę są inne, ale dajmy sprawę, że matka, powiedzmy energia matki najpierw to jest energia, powiedzmy, żeby być matką, trzeba być kobietą, żeby stać kobietą, trzeba być dzieckiem, dziewczynką. Trzeba połączyć się ze swoim dzieckiem. Zawsze w rodzinie, kiedy na przykład jest dwójka dzieci, jeszcze dodatkowa dwójka pojawia się, to stosunek ciebie dorosłej do swojego wewnętrznego dziecka. Bo nawet często kobiety dorośli, ja miałam takie też spotkanie, sesji, pracę przez uświadomienia, przez jakby postawienia na poziomie energii, kim ty jesteś do niej. Czy ona w ogóle, ta mała ty, wie o twoim istnieniu teraz? I dobrze zadać się w takiej ciszy tym pytaniem i piękne procesy zachodzą, to widać po twarzy, to widać po ruchach, ustawieniu, po oczach, szczególnie wtedy, albo twarz mówi i to jest coś niesamowitego. Jak ona przemawia o tym, co się dzieje w środku, w twoim wewnętrznym polu, w twojej wewnętrznej przestrzeni, coś. To jest spotkania pozaczasowe z tobą, z miłością w sobie, przeżywania tych doznań, bo ty jesteś poza zadaniowością, ty łączy się z częścią, znaczną, ważną, znaczącą, ważną częścią
aspektem Twojej duszy. Ty łączysz się przez dziecko z swoją duszą, z swoim prawdziwym ja. I te doświadczenia mają moc, której nie da się przekazać. Później ta energia płynie do Ciebie jako dorastającej dziewczynki, do panny. I wtedy nie musimy przerabiać, przeżywać, doświadczać, jak często spotykam się, kiedy chodzą, przerabiając od 3, 5, 7, 10 lat do psychologów, sytuacji, wydarzenia, oni nigdy nie kończą się. Wyciągasz, tak. wyciągasz te supełki, a rozpętlenia można zacząć z tego pierwszego, kiedy ty sam odsunęłeś się od kontaktu, bycia ze sobą. Ale wracając, to jest proces, kto będzie słuchać, czy może otworzy później jeszcze raz ten wątek, to niech wyłączy, zaczyna się na oddechu, zamknie oczy, zapali świeczuszkę, albo popatrzy w niebo, może w tamtym momencie będzie bardziej jaśniejsze, a dzisiaj mamy też jasność pomiędzy chmurami, weźmy parę oddechów i zanurzy się do swojego brzucha, podycha i wybierze się na spotkanie ze sobą, tam, sobie. Jako uczucie, uczucie siebie, prawdziwe siebie. Przypomnę się nie to, co nie było tobą, kiedy czułeś pod względem bycia przy kimś, a bycia ze sobą. I wracając teraz do tego, o czym mówiłaś, wtedy może te toksyny troszkę ujawnią się. Nie będziesz oczekiwać od tego, że zmieni się coś. Po prostu zacznij to zmieniać teraz, kiedy zauważysz, że cierpisz. Zauważ, od czego cierpisz. Zauważ tą drażliwość. Ja wiem, że ty wiesz, że w tej chwili jesteś drażliwa albo była chwila. Nawet może drażnić ciebie to, co słyszysz teraz, bo kiedy jesteś drażliwa, to wszystko będzie drażnić i w ogóle wtedy wyłącz w innej chwili. Posłuchaj, odkryj sobie uczucie do siebie, kiedy słuchałeś, może jak kłóciły się twoje rodzice tam za drzwiami, albo na podwórku, albo jeszcze w innym miejscu i usłysz, że twoje rodzice mówią, przepraszam, bardzo mi przykro. Nie byłam szczęśliwa, oczekiwałam, że ktoś mnie uszczęśliwi, ale wiem, teraz wiem, że nie była tędy droga. I zejdzie z siebie bardzo dużo, paru kilogramów przemocy, tak. Wibracyjnego charakteru i odkryjesz siebie w swojej subtelności, że wybaczyłeś sobie i uwolniłeś lęk, strach, że coś się stanie z kimś z nich, a kochasz ich obu. Może wtedy nie myślałeś, że kochasz, bo myślałeś, że nienawidzisz, bo czułeś... że między nimi nie ma miłości, a oni oczekiwały po prostu uznania i żaden z nich też nie miał przykładu uznania. I dlatego te pokoleniowe ustawienie i tak dalej. Ale możesz ty zacząć, bo też to można bardzo długo robić. Tak, można już znać. Wow. Wiesz, jeśli węgla dużo, to można jego do góry dodawać, bo niektórzy powie, że to nieaktualne już palenie węglem. Już gazem, a później gaz zanika gdzieś. Rozumiesz, się tak słuchasz, a możesz intuicyjnie, może solary, albo może palić na raz drewnem, albo przejechać do kraju, gdzie nie trzeba w ogóle palić, na Bali. Może to będzie taniej. Olga, przy tobie bardzo łatwo wejść w stan, który uwielbiam, ponieważ też u mnie zawsze była taka właśnie presja z obowiązku dobrze wykonania swojej pracy i uwielbiam z tobą chodzenie w stan, już nic nie muszę. Bardzo mi się podoba ten stan, już nic nie muszę. To ale jest... zauważysz wtedy, co możesz. Dokładnie. A ja właśnie poczułam teraz, że już nic nie muszę, a to dlatego, że odpowiedziałaś przy okazji na pytanie,
które otrzymałam ostatnio i czy mogłabym zrobić taki filmik, jak się pokochać, a ty już właśnie dałaś odpowiedź przy okazji, dlatego ja podsumowuję, słuchajcie, dla wszystkich, zróbcie to, co Olga powiedziała, jeśli ktoś nigdy tego nie robił, zróbcie to z wewnętrznym dzieckiem, przepis jest podany przez Olgę, cofnąć 10 minut temu, jest podany i to jest też dla wszystkich kobiet, czy wyślijcie to kobietom, które taką sytuację mają, obserwujecie, te, które są uległe, nie znają siebie, nie kochają siebie, nie wiedzą, jak z tego cyklu wyjść jeszcze, żeby spotkać. Ciągle czekają na miłość, tak, a jak oni ją rozpoznają, jak oni poczują, kiedy nie ma subtelności w kobiecie, nie dlatego, że oni jej nie mają, ona była pogrzebana. Dokładnie. Zamiast atakować siebie, że ta kobieta jest niedoskonała, za mało robi, powinna więcej, to ona jeszcze o 12 w nocy będzie dodatkową godzinę pracowała nad czymś, ponieważ jej powiedzieli, że jest niedoskonała w tym i w tym, a potem będzie chciała jeszcze pójść na kurs gotowania, ponieważ jej mąż powiedział, że kotlety były. O czym ty mówisz? Tak, są takie, tak, kobiety, które są bardzo obowiązkowe, chcą, żeby cała rodzina, cała komórka była no, wręcz perfekcyjna. Jest jeszcze coś takiego, ale żeby właśnie pochylić się nad sobą, nie wpaść w tą pułapkę podjęcia kolejnych obowiązków, poprawiania siebie, a po prostu pokochania siebie poprzez spotkanie z wewnętrznym dzieckiem. Procedura jest tutaj od Olgi podana, jak to zrobić. To jest spotkanie właśnie ze sobą i powiedziałaś na dwóch poziomach. To ta dziewczynka czy ten chłopiec, ale też ten nastolatek i ta nastolatka. Zobaczenie, jak to jakie na mają... więcej poziomu będzie, zobaczymy, ale to tak naprawdę tak, na dwóch to zewnętrzna ty płyniesz, nurkujesz do swego prawdziwego ja, do bycia swego serca, do bycia, do czucia, kim jesteś w swoim sercu dla siebie, czy twoje serce bije dla ciebie. Dokładnie. No ja to mam taką naprawdę nadzieję, że po tej sesji z tobą, takiej no publicznej sesji dla wszystkich, że naprawdę większość będzie wiedziała, jak ze sobą pracować, jak te procesy wejść od razu i odpuścić poprzez oddech. I to wam popłynie, bo nie ma takiej możliwości, żeby to nie podziałało. Każde ziarno, tak jak powiedziałaś, zasiać ziarno, z każdego ziarenka coś będzie, ziarno do ziarna. Nie ze wszystkich, ale bo dzisiaj z ziarenkami, dzisiaj rozsadą pracowałam, to ciekawe. Ale im więcej ziarenek, tym więcej. No i jeszcze na koniec, bo myślę, że bardzo dużo tematów poruszyłyśmy, ale jeszcze na koniec, też wszyscy ci, którzy spotykają się z taką presją też ze świata, że muszą wiele zrobić, spotykają dużo ludzi, mają do czynienia z ludźmi i różnymi energiami, które stoją za ludźmi, czują się atakowani przez energię innych, czyli wracają do domu z energiami innych osób, które też nie do końca są świadome, z czym chodzą na przykład. Jak skutecznie oczyszczać się, nie przynosząc gości takich właśnie do domu? Przyszło mi na myśl, jako odpowiedź na twoje pytanie, też zadać pytanie, czy macie zwierzątko, na przykład psa, czy czasami do parku chodzimy, patrzymy, jak pływają kaczuszki, gęsi, kiedy wychodzą, czy łabędzie, a wychodzą z wody, to oni co robią? Oni wytrząpują się. No też trzeba otrzepać swoją aurę. Przez ruch, kiedyś nawet jedne z pierwszych takich spotkań mówiła, wytrzepaj, stoisz, wytrzepaj nogi, jedna noga, druga noga od biodra potrzepaj, całym ciałem, porozciągaj się, po, wyczuj, że jakby możesz głową tymi swoimi włosami, bo często siada na energii
na włosach, na głowie pewne struktury, bo no, z mentalności energii płyną, bo myśli, które na przykład nawet nie wyrażone, nie zastygły, ale ktoś czujący wyczuwa tą energię. Drugi prysznic, to tak na poziomie może więcej fizycznym, prysznic, kiedy bierzesz prysznic, to popatrz w tą dziurę, gdzie płynie, spływa ta woda, wyobraź wszystkie te ciężkie rzeczy, te emocje, to na przykład nie zareagował, bo może odwagi nie było, coś powiedzieć wprost, ale uzmysłowi w sobie to, że zabrakło ci odwagi, baw się reakcji innej osoby. Uzmysłowienie tego też pomoże tobie, kiedy jesteś tam, stoisz pod prysznicem, to doświadczy tego oczyszczenia. Umyj, weź czystej wody, potrzymaj przy oczka. Możesz, jeśli wywar zrobić z rumianku, potrzymaj otwartymi oczy i trzymając tutaj wlej do każdej dłoni, czy zaczerpnij i potrzymaj tutaj i porób coś takiego. Albo umyj swoją twarz rumiankiem. Mhm. Zobacz, Olga, że każda z tych metod jest tak wiele. Mówi się o prostych, ale to są pod ręką pokazuję. Takie proste rzeczy. I znowu to jest numer 5. Jak się najszybciej oczyszczać przez otrzepanie. Otrzepanie też swojego ciała, też używanie żywiołów, bo też wspomniałaś pomiędzy. Tylko chodzi o to, że często ludzie zapominają to robić i nie robią tego. Emocje za nich robią, ale ty zadbaj o emocje jakimś ruchem, jakimś działaniem. To będzie ruch, wiem co czujesz. Może być, kiedy ty nie masz już siły wytrzymać, to weź na przykład do ręki kamyczek. I kiedy idziesz na trudne spotkanie, to trzymaj to. Mm-hmm. Wsparcie minerału. Ja tak, jest. Kiedy wiesz, że nie będzie łatwa rozmowa, to weź parę oddechu do brzucha i powiedz, ja nie wiem, jak ja zareaguję, ale bardzo mi zależy o godność. Spokój, cokolwiek by nie usłyszała, jestem tego warta. Wtedy ty łączysz się, bo nikt oprócz ciebie nie jest tak bliski do siebie. I to nie jest takie, wiesz, zdanie, tylko żeby uszy usłyszały. To jest to, żeby twoje serce wiedziało, że ty wiesz o tym. I ono wtedy bije w tym rytmie dla ciebie. O, kolejna piękna rzecz. Położenie ręki na sercu, na klatce. Albo przepony brzucha. Bo tam często czujemy, aż nas rozpycha. Aż nas... A jakże? No wtedy dłoń. Wtedy od środka te emocje poczujesz, że ktoś wie. Poklepujesz siebie. I ktoś wie. Mhm. Tam od zewnątrz, że jestem z tobą. I odkrywczym będzie, że twoje ciało raptem zrobiło się. Ono odpuściło. I wtedy ty nawet nie myślisz, co to było, że ono odpuściło. Czy wszystko odpuściło? Nie badasz, to umysł bada. Widzisz, z różnego poziomu podejścia. Ale kiedy jest jedyna wspólna intencja, jak powiedziałam, czy jakaś sytuacja twoja życiowa, czy jeszcze coś, czy ty nie wiesz, jak postąpić, nie wiesz, co ciebie oczekuje, ale pomyśl ze sobą i powiedz, o co tobie chodzi w tym. Dziękuję bardzo. Czasami sobie warto to powiedzieć. Nikt ci nie powie, kiedy ty sama nie otworzysz się na wdzięczność do siebie wtedy, kiedy właśnie ni od kogo nie było wsparcia. Bo musiałeś przejść jakąś sytuację życiową i jak ja mówię często, tylko Bóg i ja wiem, co to kosztowało. Kosztowało
tego, że ty teraz jesteś i warta jesteś tego, żeby mieć uznanie do siebie. I wtedy to wypełnia ciebie i twoje komórki zaczynają, ty to zaczynasz fizycznie czuć wypełnienia. I ty czujesz się jakby znacznie głębiej, piękniej, jak w pierwszym momencie, kiedy ktoś, a kto tobie spodobał się, kiedy miałeś będąc nastolatką, nie wiedziała, co zrobić, jak podejść, jak zwrócić na siebie uwagę, czy w ogóle on na ciebie kiedykolwiek zwrócił uwagę. Teraz tam czujesz, jak wszystko, czego ty potrzebowałaś w tobie, teraz, po długim czasie zaczyna rozkwitać, rozwijać się. Ty mówisz tak, ja mówię. Idziesz dalej, robisz to, co masz do zrobienia w tej chwili, swojej codzienności, ale zupełnie, zupełnie z innym stosunkiem do siebie, bez pośpiechu, chociaż w tym czasie zrobisz znacznie więcej, aniż wtedy, kiedy w pośpiechu robiłaś. Fantastycznie, Olga. Niech ten przekaz popłynie do tych, do których ma dotrzeć i niech upiększa wasze życie, rozświetla w życzliwości, miłości i świetle. Ja tobie bardzo dziękuję za ten przekaz. Czuję, że był bardzo mocny, tak ode mnie. A jeśli macie ochotę, napiszcie, co wynieśliście z tego, co dla was było najważniejsze, co poczuliście, bo to też jest dla nas właśnie informacja też. My wiemy, że to działa, robimy to i wiemy, że to działa. Przynajmniej wiemy, że to w naszym wypadku działa, bo macie doświadczyć w swoim wypadku. Też byłoby fajnie, żeby coś z tego, o czym mówimy, udało się wam. Którzy pracują, którzy no mieli do czynienia czy ze mną, czy z tobą, czy też z innymi i wiedzą, że taka praca duchowa, ona naprawdę działa. Ogromnie dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Oczywiście zapomniałam o ogłoszeniach parafialnych, czyli wszystkie tam subskrypcje subskrybujemy, jeśli mamy ochotę dostawać łapki. Dziękuję pięknie i komentarze wasze są dla nas bezcenne, takie naprawdę, bo to wtedy wiemy, jak to też działa na odległość, jaki ten przekaz jest i co w waszym życiu się zadziewa. To są perły bezcenne i kroczymy dalej drogą piękną, inspirującą w świetle. Dzięki piękne. I jeszcze od siebie tylko dodam, że tymi perłami jest każdy z nas. I tą perłę każdy z nas ma. I nasze życie to jest otwieranie, żeby perłę dostać nie tą sztuczną hodowaną, a prawdziwą, to trzeba nauczyć się nie bać się nurkować. Odwagi, ciekawości i zmieniamy się wtedy, kiedy dokonujemy zmian w sobie, w swoim życiu. I pięknie będzie, kiedy tych zmian i nas, nasz perełek będzie coraz więcej i wtedy możemy poczuć prawie fizycznie te zmiany, które zachodzą. Dziękuję, Joanno, dziękuję wam i dziękuję bardzo sobie. Dokładnie, dziękujemy wam i nam i sobie. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia.